Halo, halo, cześć, ja jestem Przemek i w dzisiejszym odcinku wspólnie z Linem chciałbym wam pokazać 5 zapomnianych skinów w CSGO. Mam nadzieję, że film przypadnie do waszego gustu. A i teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Obserwując statystyki YouTube'a zobaczyłem, że wiele osób, które obejrzały moje filmy, nie subuje mnie. Więc jeśli tego nie robisz, to teraz masz na to chwilę, bo powiem ci, że wstyd mnie nie subować. Przy okazji zostaw łapkę w górę, ale dobra, koniec gadania, my lecimy z odcinkiem. Chcesz pograć sobie za darmo na różnych ruletkach, otworzyć darmowe skrzynki, ale nie chce ci się szukać kodów i nowych stron? W takim układzie zapraszam cię na moją nową stronę freeskiny.eu. Polecam, link w opisie. Pod numerem 1 mamy skin do dwóch beret o nazwie Demolka i powiem wam szczerze, że dziwię się, że ten skin jest taki niszowy. Kosztuje około 1 euro, a przecież jest nawet spoko, taki dobry, pomarańczowy. Mi się osobiście podoba i chyba sobie go kupię. A wy co o nim myślicie? Podoba wam się? Piszcie w komentarzach. I przechodzimy do kolejnego zapomnianego skina i jest nim moim zdaniem biznes klasa do USP-ka. Po przegraniu przeze mnie kilkuset godzin w CS-a chyba jeszcze nigdy się z nim nie spotkałem. Mimo tego, że jego nazwa brzmi dość ekskluzywnie, to nie jest on drogi, bo jego cena waha się od 2 do 11 euro. Ogólnie skin wygląda ciekawie, bo dzięki niemu nasza broń wygląda tak, jak byłaby obszyta skórą. Czy jest on ładny? To już pozostawiam wam do oceny. Był już jeden z podstawowych pistoletów po stronie antyterrorystów. Teraz pora na Glocka. Galaktyczny zmierzch, bo tak brzmi jego nazwa, kosztuje całkiem sporo, około 10 euro. I prawdopodobnie to jest przyczyną jego małej popularności. Bo moim zdaniem zdecydowanie ładniejszym i tańszym skinem jest żywiołak wody. Tamten przede wszystkim rzuca się w oczy, a tutaj ciemno-niebieska górna część i tyle. Osobiście przypomina mi on również znacznie tańszego i popularnego skina o nazwie Palnik Bunsena. No i tutaj mamy już same perełki. Słyszeliście o pierwszej klasie do Kałacha? Nie? Ja też nie, bo mimo że jest fioletowym skinem, to naprawdę mało kto nim gra. Tutaj przyczyną może być podobnie jak we wcześniejszych przypadkach wysoka cena, biorąc pod uwagę jego niezbyt ciekawy i mało wyróżniający się wygląd. Ile kosztuje? Jego cena waha się w przedziale od 10 do 23 euro. Dalibyście tyle za takiego skina? Przecież za podobną cenę mamy dużo ładniejszy mglisty front albo czerwoną linię. Naprawdę nie wiem, kto go kupuje, chyba tylko kolekcjonerzy. No a na koniec to już prawdziwe mistrzostwo, normalnie wisienka na torcie. O czym mówię? Mówię o skinie o nazwie Spitfire do Famasa. Jego wygląd nie powiem, jest oryginalny i nawiązuje do brytyjskich myśliwców z czasów II wojny światowej o tej samej nazwie, ale czy mimo to dalibyście za jego wersję Factory New aż 121 euro? 121 euro. Przecież oprócz pomalowanej lufy i końca broni, to jego wygląd jest bardzo prosty, aż do przesady. Nie wiem jak wy, ale ja bym nie chciał takim czymś grać. Moi ulubieni widzowie, tradycyjnie wam powiem, że jeżeli chcecie zobaczyć kolejną część na podobny temat, to zostawcie proszę kciuka w górę, suba, napiszcie jakiś fajowy komentarz. Zapraszam was także na mojego Facebooka, grupę PBG Team, link jak zawsze w opisie. Eldo!